kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na filmik o moich odkryciach perfumowych. Są to zapachy, które testowałam, no można powiedzieć, w ciągu ostatniego miesiąca. No i są to zapachy, które zrobiły na mnie duże wrażenie, no do tego stopnia, że trochę się w nich zakochałam. Mam tutaj próbki. No i któregoś flaszkę bym chciała. No i to jest kłopot, dlatego też pewnie pojawił się filmik, znaczy pewnie, na pewno się pojawił filmik z wyprzedażą, bo jeden z tych zapachów mi się wydaje, że trafi do mojej kolekcji. Jak to oglądacie, to być może ten zapach w mojej kolekcji już jest, mam taką nadzieję. No, ale tak jak zawsze mówię, nagrywam z dużym wyprzedzeniem, także tak to wygląda. Także jeżeli jesteście zainteresowani, co takiego testowałam, to zostańcie ze mną. Zapraszam oczywiście serdecznie do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania, do zostawiania łapek i zapraszam Was serdecznie też na mój anglojęzyczny kanał. Jeżeli jeszcze tam nie byliście, nie subskrybujecie, to bardzo Was proszę o subskrypcję. To pomoże mi, nie tylko mi, ale też mam nadzieję, że Wam, bo mam nadzieję, że no coś fajnego z tego wyniknie. A jeżeli mam taką możliwość, to dlaczego nie spróbować? Lepiej spróbować i nic z tego, żeby nie wiem, może coś fajnego z tego wyjdzie, a niż po prostu siedzieć, wiecie, i ubolewać i się użalać nad sobą. Także myślę, że to taki nowy, ciekawy projekt, jeżeli chodzi o tamten kanał, więc Was zapraszam. Tam treści nie będą wiele się różniły od tego, co tutaj. Tematyka taka sama, po tym filmiku będę nagrywała po prostu wersję angielską, no i tyle. Natomiast jeżeli chcecie posłuchać, jak ja się wysławiam po angielsku, nie zawsze poprawnie, ale to nieważne, no to zapraszam Was po prostu na tamten kanał. No i jeszcze co tutaj, będziemy sobie rozmawiali przede wszystkim o perfumach niszowych. No i niestety nie jest to droga, chciałabym, żeby nie była to droga rzecz, natomiast jest to droga rzecz. No więc sobie tutaj pomyślałam, bo na pierwotny pomysł miałam na ten filmik, że po prostu przedstawiam Wam perfumy niszowe, które poznałam i tyle, ale pomyślałam, że fajnie by było do tego dołożyć po prostu jakąś taką tańszą alternatywę, która podobnie może wybrzmiewać, która może dać Wam podobny vibe. A więc jeżeli jesteście zainteresowani, myślę, że to też sprawi, że ten filmik będzie miał wartość dla kogoś, no to oczywiście zostańcie ze mną. No tutaj oczywiście nie są to te same zapachy, jeżeli chodzi o te perfumy, które polecam jako takie zastępstwo tańsze. No ale zawsze, tak jak mówię, jakieś tam pojęcie mniej więcej w jakim klimacie jest ten zapach niszowy omawiany. No dawam po prostu jakieś pojęcie, totalnie się motam. Nie do wszystkich zapachów niestety udało mi się znaleźć taką, wiecie, alternatywę, no ale to za chwilę zobaczycie. Także no tutaj zacznijmy sobie. I oczywiście widzę, że nie wzięłam jednego flakonu, już po prostu. Tak właśnie jestem przygotowana do filmu, ale już wzięłam ten flakon i już jest wszystko ok. Także pierwszy zapach, od którego zaczniemy, do którego niestety alternatywy nie znalazłam. Jest to zapach, o którym wspominałam w podsumowaniu października. Nishane Ani. Ten zapach otrzymałam po prostu w próbkach od Kingi. Kochana, pozdrawiam. No więc postanowiłam użyć, bo tak gdzieś zawsze słyszy się na tym zagranicznym YouTubie to nishane, no i w końcu trzeba było użyć. No powiem Wam, że to jest totalna rewelacja, jeżeli o to chodzi. To jest zapach teoretycznie ciasta cytrynowego, zmieszanego jakby z jakimi męskimi perfumami, ale to, co ja mówię, to kompletnie nie oddaje charakteru tego zapachu. Naprawdę totalna rewelacja. No ja wącham już z próbki, bo ja ten zapach bardzo dobrze znam. Powiem Wam, że tutaj no, dużo nie ma, ale to jest ekstrakt, extrait de parfum, a więc ekstrakt perfumowy. No, gdzieś prawie połowę zużyłam i nie trzeba dużo. Powiem Wam, że dwa takie psiki gdzieś tutaj na szyję i naprawdę emanujecie tym zapachem. Ogon jest fantastyczny i to, jak ten zapach gra, jak właśnie się rozwija, jak za Wami się ciągnie, no to jest absolutny majstersztyk. Także niestety, jeżeli chodzi o to, to w mainstreamie, że tak powiem, w tańszych markach nie znalazłam niczego w tym stylu. Jedyny zapach takiego ciasta cytrynowego, który znam i który jest bardzo tani, to jest olejek Soft od Al Rehab. No natomiast
to na pewno nie będzie taka złożona rzecz. Więcej ludzi dużo bardzo porównuje ten olejek Al-Rehab do liry z Erżofa, więc jeżeli lubicie lirę z Erżofa, a nie macie funduszy na nią, no to można się zainteresować tamtym olejkiem. Natomiast tutaj tak bardzo złożony zapach, tak bardzo no grający przepięknie, to nie jest, no to po prostu to jest luksus. Jak na siebie psikniecie, to jest luksus. To są jakieś, kurcze, drogie hotele, drogie podróże, ludzie za granicą, wystrojeni od stóp do głów, jakieś fantastyczne rzeczy, takiej dobrej jakości. To jest właśnie nisza Neani dla mnie. Uwielbiam, przepiękny jest ten zapach. Kolejnym zapachem, jeszcze niszany tutaj się pojawi, ale ja się na razie trzymam tutaj tej listy, którą mam spisaną, bo pokręcę coś i będzie lipa. Kolejnym zapachem jest zapach, jaki dostałam w próbeczce od Oli, Nishology, pozdrawiam. Jest to room 1015, pokój 1015, tak, pokój 1015 w wolnym tłumaczeniu, jeżeli chodzi o nazwę marki. I jest to Cherry Punk. Jest to zapach, który też dosyć jest popularny ostatnio na zagranicznym YouTubie. Ja oczywiście póki nie otrzymam próbki, to się nie interesuję za bardzo, a później jak zobaczę gdzieś zapach w swoich zbiorach, no to o, nagle się zaczynam interesować i zaczynam słuchać. No i powiem Wam, że to jest po prostu wiśnia ze skórą. Taka wiśnia, wiecie, buzi, taka wiśnia likierowa, ale nie jest to absolutnie wiśnia w czekoladzie. Ja muszę się przyznać, że ja nie lubię połączenia w perfumach wiśni z jakimiś czekoladami czy coś takiego, to kompletnie do mnie nie przemawia. Za wiśnią w perfumach też tak średnio przepadam. Takie wiśniowe perfumy, które wchodzą mi do głowy, których nie lubię, to jest La Petite Robe Noire od Guerlain'a. Nie przepadam za tym zapachem totalnie, natomiast tutaj, jeżeli chodzi o wiśnie, jest to uniseksowa wiśnia. No taka pankowa, można powiedzieć. Taka pankowa, taka z pazurem, z zadziorem, z jakimś takim, no, dymkiem, taką skórzaną kurtką w tle. Jest to wiśnia po prostu zmieszana ze skórzaną kurtką. Nasączona jest ta kurtka oczywiście perfumami. Ja uwielbiam zapach prawdziwej skórzanej kurtki właśnie z jakimiś perfumami, więc to tutaj absolutnie to są takie właśnie wiśniowe perfumy zmieszane ze skórzaną kurtką. Taki rodzaj wiśni uwielbiam. Lubię też wiśnie w La Belle Parfum Guerlain'a. No a tutaj taką alternatywą tańszą będzie męski zapach, teoretycznie męski zapach. Zawsze mnie pytacie, czy coś tam, co pokazuje, na przykład co jest męskie, to czy to męsko pachnie. Tak jak Wam mówię, jeżeli Wam pokazuje, to na pewno nie pachnie jak dezodorant Axe, ani nic z tych rzeczy. Także no tutaj koncept tego, co pachnie męsko, a co nie, to jest bardzo, bardzo subiektywny. Natomiast mam tutaj perfumy mojego męża, które ja tam czasami podkradam. No i jest to zapach, o którym już mówiłam wielokrotnie na tym kanale, L'Homme Ideal. I to jest wersja wody toaletowej. No i oczywiście, jak ja Wam tutaj pokazuję, to w zestawieniu z Cherry Punk, to nie oznacza to, że to jest ten sam zapach. Absolutnie nie. Natomiast chcę tutaj powiedzieć i pokazać, że po prostu jest to taki, taka wiśnia, wiecie, nie taka słodka, nie ulepna, tylko właśnie taka wiśnia uniseksowa. O właśnie, jeżeli tutaj chodzi o temat takiej wiśni uniseksowej, no to to samo mamy w L'Homme Ideal Guerlain'a. Ten zapach jest bardziej taki jasny, bardziej taki, no można powiedzieć elegancki, bo wiecie, skórzana kurtka w Cherry Punk i ta wiśnia to jest coś takiego bardziej zadziornego, natomiast tutaj jest to takie bardziej ugładzone, jest to bardziej eleganckie. Znaczy się, ja Wam powiem, że te perfumy w ogóle chyba nawet wiśni nie zawierają. One zawierają migdał. Natomiast ten migdał jest podany właśnie na taki wiśniowy sposób. Niektóre migdałowe perfumy właśnie w taki wiśniowy sposób wybrzmiewają. I ja totalnie to kupuję. Bardzo, bardzo lubię ten zapach. Jest on bardzo elegancki. Więc jeżeli szukacie takich wiśniowo-migdałowych perfum, które nie są właśnie takim typowo słodkim ulepem, takim gourmandem, takim, no, typowym crowd pleaserem, takim kobiecym, wiecie, jeżeli nie przepadacie za takimi perfumami, to myślę, że L'Homme Ideal jak najbardziej wersję toaletową możecie sobie użyć. Ja nie pamiętam, jak pachnie wersja wody perfumowanej, nawet w ogóle nie pamiętam, czy używałam. Natomiast myślę, że to L'Homme Ideal Guerlain'a jak najbardziej dobrze się spisze. I muszę Wam powiedzieć, że to nie są drogie perfumy. Ja chyba tą flaszkę kupiłam za 180 zł, aż byłam zdziwiona i też bardzo intensywnie przeglądałam oferty i ten sklep sprawdziłam bardzo dokładnie, od którego kupowałam, ale wszystko jest w porządku, muszę Wam powiedzieć, to jest 100% oryginał, więc naprawdę dobra cena, nie wiem jak teraz, bo teraz wszystko poszło do góry,
Ale myślę, że warto się zainteresować. No na pewno trochę tańsza sprawa niż Cherry Punk. Chociaż te 50 ml Cherry Punk chyba kosztuje 390 zł w Mutzen Bar. Muszę powiedzieć, że nie jest to aż tak dużo. Także zobaczymy, zobaczymy, czy kiedyś zawita do mnie ten zapach. Kolejnym zapachem jest zapach, który też bardzo mi zapadł w pamięć. Ale muszę Wam powiedzieć, że mam całkiem spoko alternatywę do niego, taką tanią. Jovoy, Remember Me, i ja Wam mówiłam w perfumach października, że to jest zapach takiej herbaty z imbirem, z mlekiem, z przyprawami. Bardzo interesujący, ale to nie jest taka, wiecie, typowa herbatka jak Elizabeth Arden Green Tea. Absolutnie nie. Wspominałam też, że jak Ola do mnie przyszła nagrywać filmik o zoologistach, to miała na sobie Jovoy, Remember Me. Bardzo interesujący ogon się za nią ciągnął. I to mleko, które ja wyczuwam tutaj na swojej skórze, tak bezpośrednio jak przyłożę nos do ręki po psiknięciu, nie było wyczuwalne na niej, przynajmniej nie na tym, co się ciągnęło za nią, bo to mleko jest tak bardziej wyczuwalne, kiedy faktycznie przyłożycie nos do nadgarstka na przykład i powąchacie. No i muszę Wam powiedzieć, że jest to naprawdę mocna pozycja zapachowa. Troszeczkę ona jest w klimacie tego Nishane Ani. Nie są to dwa te same zapachy, natomiast z tego co pamiętam, to jest to ta sama pani perfumiarz, która za nimi stoi, czyli pani Cecile Zarokian. Nishane Ani, Jovoy, Remember Me. Mamy tutaj takie cytrusowe, niszowe klimaty, troszeczkę właśnie takie mleczne jakby, naprawdę rewelacja. No i bardzo ten zapach mi przypadł do gustu, bardzo chętnie go noszę. Bardzo też jest skondensowany, skoncentrowany, też dużo go nie trzeba. Także uważam, że bardzo, bardzo fajna opcja. Jeżeli sobie nawet kupicie całą flaszkę, to starczy na długo. Natomiast no, muszę powiedzieć, że mam coś takiego, co mi daje taki vibe u siebie w kolekcji. No i muszę powiedzieć, że się cieszę z tego, że takie coś mam. Ja tutaj patrzę, bo nie wiem, dziwne, dziwne światło. Jeżeli jest dziwne światło, to musicie wybaczyć, bo tak jak mówiłam, mój aparat niestety bardzo jest reaktywny, jeżeli o to chodzi. Mam podobnie coś wybrzmiewającego w swojej kolekcji. Nie jest to oczywiście to samo. Natomiast Obsession Night od Calvina Kleina naprawdę trzyma poziom. Jeżeli chodzi o taki klimat, tutaj mamy też taką jakby herbatę Earl Grey, coś w tym stylu. I naprawdę muszę powiedzieć, że ten ogon, który zostawia za sobą Obsession Night, trochę przypomina mi Jovoy, Remember Me. Także myślę, że tutaj, jeżeli mówimy sobie o tych takich podobnych zapachach, stosunek do oryginału, a stosunek tego takiego, wiecie, no, zapachu w klimacie, który wybrałam, jest naprawdę rewelacyjny. Ten zapach w klimacie też, myślę, idealnie się sprawdzi. I po raz kolejny Calvin Klein, muszę mu oddać honor, że tak bardzo go olewałam, bo trzyma poziom. To jest taka herbatka, tutaj też Earl Grey i też jest to bardzo, bardzo uwodzicielski zapach. No tutaj wiadomo, nie ma nuty mleka, są zupełnie inne składniki. Natomiast gdzieś tam na samym końcu możemy trochę podobny efekt do Jovoy Remember Me uzyskać, więc samo mnie trochę zaskoczyła ta konotacja w ogóle z Calvinem Kleinem. Także bardzo, bardzo mocna pozycja zapachowa. Myślę, można się zapoznać. No i tak spróbowałam się przekonać, czy Jovoy Remember Me jest mi tak naprawdę bardzo potrzebny. Masakra się tutaj dzieje. Chyba będę musiała zasłonić, bo bardzo mocne słońce wyszło, które niestety działa niedobrze na pokój. Także samo mnie zaskoczyło to odkrycie, jak Calvin Klein jest dobry, po prostu. No musiałam pozasłaniać, bo nie wiem, chyba do bunkra się przeniosę nagrywać. I tak jak zawsze powtarzam, ja nie lubię nagrywać przy świetle dziennym, bo po prostu mój sprzęt tego też nie lubi. No więc co zrobić? Kolejnym zapachem jest właśnie znowu zapach od Nishane i jest to 100 Silent Ways. Ten zapach jest mi znany, nawet bardzo dobrze, powiem Wam. Black Opium, Yves Saint Laurent. Zapach, który pojawił się w zapachach, których nie lubię, więc powiecie, że jestem straszną hipokrytką, że najpierw mówię, że nie lubię Black Opium, a później chwalę zapach, który jest bardzo do niego podobny, bo tutaj absolutnie nie mogę uciec od tej konotacji, jeżeli chodzi o skojarzenie z Black Opium, i też bardzo, bardzo dużo ludzi na Fragrantice głosuje za 100 Silent Ways jako zapachem podobnym do Black Opium.
Natomiast, jak wiecie, ja nie przepadam za Black Opium, bo no, jest bardzo eksploatowany ten zapach, jeżeli chodzi o przestrzeń publiczną. Ale też na mnie już tam pal licho, że jest tak eksploatowany. Nie podoba mi się ta jego płaska, taka, no, płaski wydźwięk. Ten zapach ma na mnie płaski wydźwięk, jak wiecie, ja tego nie cierpię. Nie trwa w ogóle długo na mojej skórze, przynajmniej jeżeli chodzi o tą oryginalną, podstawową wersję. Flankerów nie testowałam, mam chyba próbkę wersji Extreme. Być może będę musiała do niej wrócić. Natomiast jakoś się tak nie czułam zachęcona. Natomiast 100 Silent Ways, jak mi tutaj pasuje, ładnie. Przepiękny, jest to po prostu Black Opium na sterydach, takich do potęgi Entei. I to samo jest, jeżeli chodzi o niszane 100 Silent Ways, to mam takie same odczucie jak na przykład przy Montal Amazing, porównując je z La Vie Belle. La Vie Belle jest spoko, na mnie też za płaskie niestety, za szybko się kończy ta fajna faza, tak jak mi się podoba, a Amazing, wiecie, trzyma się, trzyma poziom, jest 1000 razy bardziej mocny. To samo jest zniszane 100 Silent Ways. Ten zapach po prostu tańczy na mojej skórze. Jest wielowymiarowy, w żadnym wypadku nie robi się płaski. Cały dzień nosiłam go i cały dzień bardzo, bardzo mocno wybrzmiewał na mojej skórze. Nie tracił na mocy, a więc no po prostu mi zależy na tym właśnie, że jeżeli perfumy są fajne na otwarciu, to ja bym bardzo chciała, żeby one nie stawały się płaskie później, za godzinę, za dwie, absolutnie nie. One dla mnie muszą ciągle, no wiecie, trwać na tym samym poziomie. Przynajmniej ja tak mam, każdy ma różnie, też każdego skóra inaczej reaguje. Być może są osoby, na których to Black Opium, nie wiem, trwa cały dzień bardzo na takim wysokim poziomie i nie robi się płaskie. Na mnie niestety robi się płaskie, co mi się w ogóle nie podoba, więc ja Black Opium odrzucam. Natomiast 100 Silent Ways odniszane, no to jest nisza, a wiecie, a tutaj eksploatuje znany motyw. To chyba miał być w ogóle zapach hołd dla najbardziej popularnych zapachów, czy coś takiego, najbardziej kultowych, ikonicznych, coś takiego. Tak zasłyszałam, więc tak, no i bardzo kusi ten zapach. Powiem Wam, przepraszam, jak zwykle się muszę zatkać. Ale ja mam coś podobnego w swojej kolekcji, tylko że ten zapach chyba jest wycofany. Estée Lauder Bronze Goddess. Ja Wam kiedyś wspominałam, że ten zapach jest bardzo podobny do Black Opium. To jest butelka, którą dostałam od Kingi, więc ponownie, kochana, dziękuję. No naprawdę bardzo podobnie brzmi, czy to do Black Opium, czy do 100 Silent Ways. Ten zapach jest mniej skondensowany, skoncentrowany niż 100 Silent Ways na pewno, bo w tym zapachu od Nishan bardzo skoncentrowane są białe kwiaty. Jeszcze bardziej jest to wszystko podkręcone. Natomiast Bronze Goddess bardzo podobny efekt otrzymuje po tak gdzieś 2 godzinach. Także no nie sądzę, że jest mi potrzebny ten 100 Silent Ways, chociaż ma piękną flaszkę, bardzo mi się podoba, właśnie taka czerwona ze złotym, etykietka jest, więc naprawdę bardzo mi się to podoba. No ale rozsądek musi wygrać i tutaj no mam Bronze Goddess, więc nie. Ale no tutaj, tak jak mówię, to jest wycofany zapach. Ja bym radziła po prostu poszukać we flankerach Black Opium po prostu. Być może będą lepsze od tego klasyka, ale nie wiem jak z cynami, muszę Wam powiedzieć. Tutaj daję tylko taką alternatywę mainstreamową, bo bardzo Black Opium to w ogóle był zawsze drogi zapach. Więc może się okazać, że tak na dobrą sprawę będzie opłacało się Wam zdobyć 100 Silent Ways, jeżeli o to chodzi. Kolejnym odkryciem jest zapach Astrophil and Stella i to jest Unbelievable. Taka gra słów, wiecie, Unbelievable. Unbelievable to po angielsku jest niewiarygodny, no tutaj Unbelievable. Muszę Wam powiedzieć, no ja wcześniej tego zapachu nie znałam, bardzo ładna kolorystyka, bardzo lubię, jeżeli fiolet to taki ciemny ze złotym, to jest totalnie mój vibe. I ten zapach jest trochę podobny z zapachu Mystic Sugar od Core Eterno, Mystic Sugar. Ciepły, trochę przyprawowy, trochę kwiatowy chyba też. Naprawdę niezwykły, taki tajemniczy bardzo. To, co mi się nasuwa na myśl od razu, to po prostu, że ten zapach jest taki tajemniczy, interesujący, intrygujący. On troszeczkę się na mnie robi jednostajny po jakimś czasie, co niekoniecznie mi odpowiada, ale
jest to coś naprawdę takiego, no, interesującego, rozgrzewającego. Jeżeli lubicie Mystic Sugar od Core Eterno, to myślę, że Astrophile and Stella też się Wam spodoba. Nie znalazłam tutaj za bardzo odpowiednika, jeżeli o to chodzi. Niestety, być może w klimacie tej takiej przyprawowej ciepłości mogłoby być Nouveau Genre od Yves Rocher. Zara Winter też, ona zresztą się tutaj pojawi, ale to są zupełnie inne światy, więc tutaj tylko daję znać, że poznałam, jeżeli o to chodzi. No i kolejny zapach, do którego ja nie znalazłam alternatywy niestety. Bardzo ładna próbka, jest to marka Mask Milano i jest to Lost Alice. I wygląda to w ten sposób, takie no fajne, widać, że to jest coś takiego, wiecie, też z wyższej półki. Ja sobie tutaj prysnę ten zapach, bo trochę go zapomniałam. On jest dosyć intrygujący, interesujący. Coś świeżego czujemy na początku, jakby troszkę takiej bergamotki, trochę cytryny, ale to absolutnie, to jest otoczone taką szminkowością jakby. Ja podejrzewam, że tutaj może być irys. Czy oni tutaj piszą? Chyba piszą, co mamy. Head notes, tak, są. Bergamotka, czyli dobrze wyczułam. Ambered seed, nie wiem, co to znaczy, szczerze mówiąc. Jest tutaj szałwia też i napisali too much black pepper, czyli za dużo czarnego pieprzu. No, jest tak dosyć pieprznie. Jest bergamotkowo, to na pewno. A, no i oczywiście, że zgadłam. Jest tutaj irys, mamy tak, a carrot heart, jest tutaj marchewka, też mi tak marchewkowo pachnie. Marchewka i korzeń irysa, one podobnie brzmią, więc tutaj fajnie podkręciło jedno drugie. Więc w sercu mamy marchewkę, mamy korzeń irysa, mamy angielską herbatę i białe róże. White roses painted red, czyli oni tak się, wiecie, zabawiają. I w bazie mamy indyjskie drzewo sandałowe, Broom ABS, oni tutaj naprawdę takie napisali dziwne rzeczy, muszę powiedzieć, na tej próbce. I akord mleka spienionego, dosyć ciekawie tutaj, jeżeli chcecie, to sobie zatrzymajcie i zobaczcie. No, jest właśnie bardzo intrygująco, bardzo interesująco. O, muszę Wam powiedzieć, że kapeczkę, ten zapach, tak minimalnie przypomina mi Ulala od Teo Cabanel. Więc jeżeli polubiliście się z Lost Alice, ja podejrzewam, że Mask Milano jest bardzo drogą marką, nawet nie sprawdzałam ceny, ale no, te same buteleczki i tak dalej, ten cały anturaż tych zapachów wygląda na taki pieniężny wysoce. Także myślę, że Teo Cabanel no, też nie jest najtańszą marką, ale wychodzi całkiem nieźle. No, bardzo fajnie. To tutaj już Wam na szybko powiedziałam, że może to być Ulala od Teo Cabanel. Można też kupić Ulala w wielkości, w pojemności 30 ml. Najtaniej też niestety nie wychodzi, no ale jeżeli bardzo się polubiliście z Lost Alice, jeżeli ktoś znał, to myślę, że Ulala też jak najbardziej podejdzie. Bardzo intrygujący zapach, bardzo interesujący. Kolejnym zapachem jest Core Eterno Mystic Sugar, no ale to już wiecie, że ja poznałam ten zapach, ja miałam na jego temat filmik całkiem osobny, ale muszę Wam powiedzieć tylko na szybko, że można się zadowolić Nouveau Genre od Yves Rocher, jeżeli ktoś ma, albo Zarą Red Temptation Winter. Nie będzie to absolutnie to samo, ale gdzieś tam klimat jest, także jeżeli bardzo Wam się spodobało Core Eterno Mystic Sugar, to myślę, że można sięgnąć po Nouveau Genre, gdzieś tam w klimacie jest, ale to mówię bardzo daleko, ale też muszę Wam powiedzieć, że czasem są dobre oferty na tego Astrophile and Stella, jeżeli chodzi o Unbelievable. Więc jeżeli podoba Wam się Mystic Sugar, a nie chcecie wydawać 700 zł na 100 ml, to te perfumy nieraz chodzą za niecałe 400 zł, więc jeżeli byście byli zainteresowani, to tak tylko daję znać. Kolejnym zapachem, jaki mi się spodobał bardzo ostatnio, jest zapach taki typowo kadzidlany, co zaskoczyło mnie dosyć, jeżeli chodzi o... No, wyobrażam sobie po prostu, że ten zapach może pachnieć trochę inaczej. Jest to marka nasza polska, Boho Boko, i jest to Olibanum and Gardenia. No, muszę Wam powiedzieć, że po prostu jest to kościelne kadzidło, takie kościelne typowe kadzidło, jak na przykład macie w
zapachu Avignon Comme des Garçons. Kościelne kadzidło plus białe kwiaty. Jeżeli lubicie, a ja właśnie teraz lubię takie białe kwiaty z czymś, właśnie jeżeli jakieś przyprawy, jakieś pieprze, jakieś kadzidła, rewelacja, no to jeżeli lubicie białe kwiaty z czymś, to tutaj właśnie olibanum i gardenia i jest to taki kościelny zapach kadzidła i białych kwiatów, po prostu. Bardzo ładny, ale muszę Wam powiedzieć, że na mnie okazał się troszeczkę krótkotrwały. Nie wiem, czy mi się wydaje, czy nos mi szwankuje, ale po prostu no ostatnio tyle mocarzy wąchami wylewam na siebie, że być może. No tutaj, jeżeli chodzi o to nasze takie podwórko tych tańszych zapachów, niestety nie ma takiego zapachu z tym kościelnym kadzidłem, takiego, który by mi stuprocentowo pasował. No jedynie Bohemian Wood od Zary, które takie właśnie kościelne kadzidło idealne ma. Natomiast tutaj mamy kakao. Więc prawdopodobnie jak to oglądacie, to tej flaszki nie ma już ze mną, bo ona poszła na wyprzedaż w mojej kolekcji. Natomiast no, jeżeli znosicie kakao na sobie i w perfumach, bo to jest absolutnie bardzo dobry zapach, bardzo dobrze zmieszany według mnie, bardzo długotrwały. Ja kakao nie lubię na swojej skórze, po prostu. Rzadko kiedy mi to pasuje. Będzie tutaj zapach z czekoladą, który mi podpasował, o dziwo. Natomiast no, w większości przypadków niestety kakao dla mnie odpada. Jeżeli Wy lubicie kadzidło i kakao, to myślę, że idealnie trafiliście, jeżeli chodzi o to. Kolejnym zapachem jest zapach od Maison Francis Coeur Dijon Grand Soir. Ja tutaj też nie znalazłam dla niego alternatywy, więc tylko mówię, że testowałam. Jest to też zapach taki typowo jesienny, ciepły, bursztynowy. On gdzieś też nawiązuje do tych popularnych wypustów. Nawet chyba ludzie tak troszeczkę oceniali, że to 100 Silent Ways od Nishane jest troszeczkę podobne do Grand Soir, więc no nie wiem, coś może w tym jest, ale Grand Soir bardziej się robi taki później też bursztynowy, bardziej taki nawet w stylu w bazie do tego Astrophile and Stella podobny, więc jeżeli nie MFK, to być może właśnie znów ten Astrophile and Stella, jeżeli Grand Soir Wam się spodobał. Absolutnie nie są to te same zapachy, ale gdzieś tam klimat jest podobny. No także dosyć interesujący i chyba najbardziej interesujący z tych takich bursztynowych zapachów, które wąchałam. No ten Astrophile też mocno trzyma poziom, także to jest to. Kolejny zapach właśnie z czekoladą, co mnie bardzo zaskoczyło, jest to Gallagher Wicked Good. I to jest zapach, który też bardzo często się na zagranicznym YouTubie powtarza, jeżeli chodzi właśnie o zapachy te czekoladowe, jakieś takie gurmondowe. Natomiast jest to zapach bardzo apetyczny, który jest tak zmieszany, że ta czekolada wcale nie pachnie ulepnie na mojej skórze i bardzo, bardzo przypomina mi w swojej bazie ten zapach Wicked Good Zare Red Temptation Winter właśnie. Więc jeżeli lubicie Red Temptation Winter, czy odwrotnie, jeżeli lubicie Wicked Good, to możecie spróbować Zare Red Temptation Winter, jeżeli będzie dostępna, bo ja uważam, że to jest naprawdę rewelacyjna pozycja zapachowa, którą można porównać do naprawdę, mówię to z ręką na sercu, wielu niszowców. Także to jest to. I ostatnia pozycja, jest to Mikalev Mon Parfum. Bardzo, bardzo mi się podoba ten zapach i jak tylko powąchałam ten zapach, to jest to po prostu mariaż dwóch zapachów, które ja mam w swojej kolekcji. Natomiast oczywiście zmieszane Mon Parfum to będzie co innego zupełnie niż to, co Wam pokażę, ale jest to mariaż dwóch zapachów. Tutaj mam Lovely od Sary Jessica Parker i Angel Muglera wersja wody toaletowej. To jest właśnie Mon Parfum, które gdzieś tam jakieś frakcje tego Narciso Rodriguez for Her zawiera. Znaczy się, no Lovely to jest bardzo podobny zapach do Narciso Rodriguez for Her, dlatego tutaj też dałam tym bardziej jako taką budżetową opcję. Bardzo lubię Lovely. I Angel, woda toaletowa też, no na pewno wychodzi taniej niż Mon Parfum. Także jeżeli lubicie Mon Parfum, to albo jeden, albo drugi, albo dwa razem i można sobie użyć. Ale Lovely to jest, no naprawdę, to jest gagatek. Bardzo dobry zapach, jak dla mnie. Także mam nadzieję, że się Wam podobało, że czymś się zainspirowaliście. Być może będziecie chcieli przetestować te niszowce, o których ja mówiłam. No, Lost Alice jest dobrym zapachem. Dobrym, naprawdę daje bardzo dobrze po nosie tutaj i trochę jest podobny do tego Ulala, więc jeżeli możecie sobie pozwolić na Ulala, no to jak najbardziej.
A jeżeli na Los Talis, no to na Los Talis i po prostu tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dawajcie mi znać, czy znacie któryś z tych zapachów, który lubicie. Jeżeli znacie, i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!